W tym zadaniu mamy dane dwie urny z kulami. W pierwszej jest 10 kul, 8 białych i 2 czarne, a w drugiej jest 8 kul, 5 białych i 3 czarne. Losujemy jedną z tych dwóch urn, każdą z takim samym prawdopodobieństwem, a następnie z wybranej urny losujemy jedną kulę i okazało się, że wyciągnięto kulę czarną. Oznaczyłem przez zdarzenie A, właśnie, że wylosowano kulę czarną. No, i teraz, wiedząc, że wylosowana kula była czarna, musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że kula pochodziła z pierwszej urny. Jak my to zrobimy? Wykorzystamy do tego celu prawdopodobieństwo warunkowe. O co nas pytają? O to, jaka jest szansa, że wylosowaliśmy urnę pierwszą, skoro wiemy, że wylosowana kula jest czarna? No to możemy napisać tak, że szukamy prawdopodobieństwa, że wylosowaliśmy Urnę pierwszą pod warunkiem, że wylosowaliśmy potem kulę czarną. Stosujemy wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, że to się równa prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń, czyli u 1 razy A podzielić na prawdopodobieństwo zdarzenia A. No i teraz musimy obliczyć te dwa prawdopodobieństwa. Jakie będziemy mieli, no to policzymy szukane prawdopodobieństwo, to chcemy obliczyć. Prawdopodobieństwo tego iloczynu zdarzeń nie obliczyć bardzo łatwo. Zacznijmy od niego. Prawdopodobieństwo, że wylosowano urnę pierwszą i potem wylosowano kulę czarną, jest równe szansa na wylosowanie urny pierwszej. To jedna druga. Każdą z tych urn losujemy z takim samym prawdopodobieństwem, czyli jedna druga razy mamy regułę mnożenia iloczyn prawdopodobieństw, potem szansa na wylosowanie kuli czarnej z urny pierwszej to 2 dziesiąte, ponieważ mamy tu dwie kule czarne, a łącznie 10 kul. Czyli razy 2 dziesiąte to się równa 1 dziesiąta. To to już mamy obliczone. To teraz czas na prawdopodobieństwo zdarzenia A. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest taka globalna szansa na wylosowanie kuli czarnej. Czyli startujemy właśnie z takiej sytuacji, że losujemy najpierw urnę, potem losujemy kulę i jaka jest szansa wtedy wylosowania kuli czarnej. No to musimy takie prawdopodobieństwo policzyć jako sumę dwóch prawdopodobieństw z reguły sumowania. Mianowicie, że najpierw z jakim prawdopodobieństwem losujemy urnę pierwszą? Z prawdopodobieństwem jedna druga. I z jaką szansą wtedy losujemy kulę czarną? No tak jak wcześniej mówiliśmy, 2 dziesiąte plus teraz szansa na to, że wylosowaliśmy urnę drugą, tak samo jak w przypadku urny pierwszej, to 1 druga, razy szansa potem wylosowania kuli czarnej są 3 kule czarne, łącznie 8 kul, czyli razy 3, 8. No i to jest POD. No to musimy policzyć, ile to jest. Tu się skraca. 1 dziesiąta plus. 3, 16, no niestety do wspólnego mianownika, czyli mnożymy przez 8, 8 plus, a tutaj przez 5, czyli plus 15, podzielić na 80 to się równa 23,8. Nie skraca się ten ułamek, bo to jest liczba pierwsza w liczniku, no ale to nic nie szkodzi. Podstawiamy do naszego wzoru. Prawdopodobieństwo, że wylosowano urnę pierwszą pod warunkiem, że potem wylosowano kulę czarną, jest równe. Wstawiamy 23,8 podzielić na prawdopodobieństwo. A nie, źle wstawiłem. Powinienem najpierw w liczniku oczywiście P od u 1 razy A, czyli to prawdopodobieństwo 1 10 podzielić, a w mianowniku P od A, czyli 23. 80 to się równa. Zamieniamy dzielenie na mnożenie, czyli odwracamy ten ułamek. 80 23. Zera się skracają. Dzielimy przez 10 liczniki mianownik. No i otrzymujemy wynik 8 23. Także tyle jest równe szukane prawdopodobieństwo. Zatem poprawna jest odpowiedź C.